ale mówili, właśnie przyjechałem do stronę do przykładu, z tego bardzo się przygotowałem. Zastanawiam się też, co tutaj mam pokazać. Nie wiem, czy większość z Was jest osobami ćwiczącymi, czy macie w ogóle jakieś pojęcie, czy raczej mają być trochę bardziej zaawansowane rzeczy. Dlatego pokażę kilka, może nie będzie to za dużo, ale kilka rzeczy takich, które robiliśmy na Morzu Szukaj, też czego się uczyliśmy. Jedną prosili chłopaki za dwa roczy, pokazał dźwignię na nogę, którą zrobiłem na bardzo mocno stanie, będziemy tego pokazać, więc... Tego pamiętam, że to się kończy. Macie robiony z Jarno Sowiecki, czyli to jest bardzo najlepszy polski zawodnik w walce takiej na macie. Innym sposobem walki z gardy jest taka kontrola pod nogą za bar. Tutaj no mało osób tego używa, a tak naprawdę teraz parter ma wykluczoną całą jedną rękę. Tą ręką nas nie może uderzać, staje mu tylko druga, którą tutaj kontroluje. Tutaj parter nas uderza. Póki uderza tutaj, to jesteśmy bezpieczni. Robi większy zamach. Omijamy, zapinamy trójkąt. W tej pozycji też no parter ma stąd ciężko uciec do góry. Jak wyrywa się na siłę, przekładamy rękę, idziemy na omoplatę, dokładnie stąd na klucz na stop. Czyli jest to bardzo dobra pozycja i do ataku, i do obrony, do przetrzymania. Tutaj w tej pozycji często się zdarza, że parter nas przyciśnie, będzie tutaj ciasno, teraz jest większy problem. Ale też wtedy odpychamy na szczękę, noga na biodro, odpychamy się, nogę zahaczamy, idziemy do omoplaty. Tutaj w MMA często te omoplaty jednak nie wychodzą, bo partner stąd będzie tutaj przeskakiwał. Dlatego moim zdaniem nie warto próbować w ogóle zrobić omoplaty, tylko od razu przygotować się albo żeby przejść dla partnera, stąd często partner będzie przeskakiwał. Albo idziemy do góry, albo szykujemy się też, że partner będzie przeskakiwał i objęmy mu stop. I dobra pozycja do klucza na stop. Kontrolę pod ręką łapiemy za bar. Tu jest ważne, żeby ten bar ściągać. I teraz mamy możliwość, albo jak partner szeroko uderza, idziemy na trójkąt. Albo jak partner jest tu blisko, odpychamy mu głowę, przekładamy nogę, wstajemy, partner się zamknie, stajemy na niego. To można atakować albo do trójkąta, albo odwracamy na dosia, jesteśmy z dosiadą i obijamy. Dobra. Inną taką ciekawą rzeczą, na plecach.
którą uczymy się w Kuczku Cieszynowym w Londynie, jest jak partnera zatrzymać na plecy. Też nie jest to takie proste, bo zwłaszcza jak jest klatka, często staramy się partnera zatrzymać. O, więc dobra. Często jest tak, że zawodnicy tu będzie Wasia. I wstaje. Dla kogoś, kto chce być w parterze, jest to zła sytuacja. Jak go posiągnąć? Jak będziemy go tylko tu trzymać, on tutaj wstanie, będzie wyciągać tą nogę. No i zostaniemy. Nieprzyjemna sytuacja. Dlatego takim skrytym trikiem jest, jak partner robi. Łapiemy za nogę. No, podnosimy partnerowi nogę. Wstajemy. Partner dalej jest na dole. Dużo osób łapie nogę, ale nie tą, co trzeba. Partner będzie tutaj, złapiemy mu tą nogę, to nam nic nie da. Tutaj będziemy trzymać nogę, partner ją tylko wyciągnie i dalej tracimy pozycję. Czyli łapiemy zawsze tą nogę od strony maty. Partner się obraca na ten bok, łapiemy mu tak ostro. Teraz partner próbuje wyjść, podnosimy. I albo idziemy do partneru z powrotem, albo kontrolujemy i uderzamy. Dziękuję Państwu. Przepraszam, że takie krótkie, ale...